Jeszcze czekać! Ile mamy? Jeszcze czekać! To, czego oczekujemy, to to, że politycy, którzy obiecali, że nasze prawa dowiozą, na przykład legalną i dostępną aborcję, że oni to rzeczywiście dowiozą w tym czasie, który obiecali. 100 dni mija, więc życzymy, nie spieprzcie tego, co wywalczyłyśmy i zróbcie to. Nie głosowałyśmy za powrotem do kompromisu aborcyjnego z 1993 roku, który powinien wylądować na śmietniku historii, a Hołowni i im podobnym mówimy nie za referendum, za pomysł referendum i powrotu do tego kompromisu. Jest to w tym momencie bardzo gorący temat w polityce i moim zdaniem kobieta no, musi mieć prawo do decydowania o własnym ciele i musi to być uregulowane, żeby była ta możliwość i no, nie chcę, żeby kobiety ryzykowały swoje życie. Pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebie. Dlatego chcemy przypomnieć, że pewne rzeczy były obiecane, że pewne rzeczy są bardzo ważne, chociażby nawet ta kwestia nieszczęsna klauzuli sumienia, która naprawdę na co dzień kobietom życie utrudnia. Nie zgadzamy się z tym, żeby pod płaszczykiem praw kobiet czy praw człowieka wdrażać rzeczy, które tak naprawdę są przeciwko człowiekowi. Zabijanie dzieci nienarodzonych, deprawowanie dzieci jest tak naprawdę przeciwko człowiekowi.